Gdynia. Miasto powstałe z morza i marzeń, w miejscu, gdzie jeszcze do chwili odzyskania niepodległości była mała kaszubska wioska. Gdynia to polskie okno na świat, otwarte szeroko już w kwietniu 1923 roku. Gdynia i jej mieszkańcy pamiętają o tych, którzy ją budowali na piaszczystej plaży, którzy dla niej pracowali, o nią walczyli i za nią ginęli. Gdy furmanki z Chyloni zwoziły materiały do budowy portu, powstaje w Gdyni pierwszy pomnik ku czci jej mieszkańców, Kaszubów, poległych w I wojnie światowej. To najstarszy pomnik w Gdyni. Powstał w 1921 roku. Napisy po obu bokach pomnika stanowią dowód na to, że choć niektóre nazwiska brzmią obco, mieszkańcy tych okolic byli Polakami i czuli się Polakami. Pomnik znajduje się w Gdyni Leszczynkach przy ulicy Działdowskiej. Na Placu Kaszubskim odsłonięto w 2001 roku czterometrowy pomnik Antoniego Abrahama, niestrudzonego bojownika o polskość Kaszub. Pomnik wzniesiono z inicjatywy ówczesnej prezydent Gdyni, Franciszki Cegielskiej, zainspirowanej działaczami Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Autorem pomnika jest gdański rzeźbiarz Stanisław Szwechowicz. Z boku cokołu widnieje słynne powiedzenie poety kaszubskiego Hieronima Derdowskiego: nie ma kasze bez Polonii, a bez kasze Polści. Na skrzyżowaniu ulic Władysława 4 i 10 lutego znajdował się niewielki skwer, a na nim pomnik budowniczego Gdyni Eugeniusza Kwiatkowskiego. Po wybudowaniu centrum jego imienia pomnik autorstwa Stanisława Szwechowicza ustawiono na chodniku. Na cokole widnieją słowa inżyniera Kwiatkowskiego: rzecz najważniejsza Polska, Gdynia i morze to jedno. Inicjatorami budowy pomnika w 1994 roku było Towarzystwo Miłośników Gdyni. Choć Gdynia powstała z morza i marzeń, to jej bogactwo i prestiż tworzyli ludzie. To im, ludziom morza, poświęcony jest pomnik wzniesiony przed Dworcem Morskim, odsłonięty 22 lipca 1965 roku. Cztery głazy symbolizują cztery morskie zawody – dokerów, marynarzy, rybaków i stoczniowców. Na tablicy widnieje cytat z Galla Anonima: dziś synowie się nie trwożą burz i szumów morskich wód. Autorem pomnika jest Wiktor Tolkien, a pomysłodawcą Adam Smereka. Jednym z ludzi morza był Jakub Szejbe, kaszubski rybak, który zdobył majątek w Ameryce, ale powrócił i codziennie wypływał na połów ryb. Za przywiezione pieniądze zbudował kamienicę według projektu architekta Lorenza. Ci staruszkowie to Jakub, który pokazuje żonie miejsce, skąd będzie go mogła zobaczyć powracającego z morza. Ta naroczna kamienica była nazywana gdyńskim drapaczem chmur. Autorem rzeźby jest Adam Dawczak-Dębiński, a odsłonięto ją w 2006 roku. Rodzina Szejbów mieszka tu do dziś. Na reprezentacyjnym miejscu, skwerze Kościuszki, tuż po wojnie miał stanąć pomnik marynarza polskiego. Do dziś powstała jedynie płyta, na której widnieją słowa admirała Unruga: największe ofiary i przelana krew staną się żywym świadectwem naszego trwania nad polskim morzem. Płytę odsłonięto 26 czerwca 1991 roku. Wcześniej stał tu pomnik Braterstwa Polsko-Radzieckiego zwany Nataszą. Ludzie morza to również marynarze z marynarki wojennej. Obok okrętu Muzeum ORP Błyskawica stoi niewielki pomnik upamiętniający zasłużony dla marynarki wojennej okręt i jego już 76-letnią służbę. Na cmentarzu marynarki wojennej w Gdyni Okrzywiu znajdują się trzy obeliski. Między obeliskiem poświęconym lotnikom morskim a obeliskiem pamięci admirała Karwety, który zginął w katastrofie pod Smoleńskiem, znajduje się obelisk upamiętniający generała Orlitz-Dreschera oraz 60 marynarzy i rodzin żołnierzy baterii Canetta z 1939 roku. Obelisk ustawiono w tym miejscu w 1990 roku z inicjatywy Koła Starych Gdynian. Cztery tablice pamiątkowe poświęcono twórcom marynarki wojennej po odzyskaniu niepodległości: wiceadmirałom Unrugowi, Świrskiemu i Porębskiemu oraz komandorowi Bogumiłowi Nowotnemu. W
50. rocznicę wybuchu wojny upamiętniono marynarzy polskich poległych na morzach i oceanach w latach 39-45. Na końcu Alei Piłsudskiego, przed domem marynarza, ustawiono ogromną 12-tonową kotwicę admiralicji. Pochodzi z krążownika ORP Bałtyk, przedwojennego okrętu flagowego. Obok kotwicy wmurowano tablicę upamiętniającą marynarzy z polskiej marynarki handlowej, którzy zginęli na morzu podczas działań wojennych. Tablicę wmurowano 1 maja 1949 roku. Choć generał i ułan, człowiekiem morza był Mariusz Zaruski. Był zarówno propagatorem turystyki górskiej, jak i żeglarstwa. Taternik, ale również marynarz i podróżnik. Żył w latach 1867-1941. Ten skromny pomnik przy basenie jachtowym odsłonięto w 1984 roku. Leonid Teliga, zmarły w 1970 roku, to pierwszy Polak, który w latach 67-69 opłynął kulę ziemską na drewnianym jachcie Opty. Pomnik autorstwa Zdzisława Kosedy odsłonięto w 10. rocznicę śmierci żeglarza. Wcześniej, bo w latach 1932-39, ale 3 jachtami z Jawa, opłynął kulę ziemską harcerz morskiej drużyny harcerskiej Władysław Wagner. Upamiętniono to wydarzenie płytą odsłoniętą 8 lipca 2012 roku. Wielkie zasługi dla rozwoju marynarki wojennej i handlowej położył wiceadmirał Kazimierz Poremski. Był inicjatorem utworzenia polskiej marynarki handlowej, Szkoły Morskiej w Gdyni i Oficerskiej Szkoły w Tczewie. Uhonorowano go pomnikiem autorstwa Eugeniusza Lademana w czerwcu 1993 roku. Pomnik stanął na dziedzińcu Akademii Morskiej. Miasto z morza i marzeń pamiętało o Józefie Teodorze Konradzie Korzeniowskim, który spełniając marzenia wyruszył z małego Berdyczowa w świat jako prosty marynarz, a powrócił z niego jako kapitan. Pod pseudonimem Józef Konrad napisał wiele powieści marynistycznych. Pomnik Dłuta Zdzisława Kosedy i Wawrzyńca Sampa odsłonięto w 1976 roku. O morskiej przygodzie marzy chłopiec siedzący na dalbie demagnetyzacyjnej. Autor rzeźby, Adam Dawczak-Dębicki, zainspirowany spotkaniem z Markiem Kamińskim i niepełnosprawnym Jankiem Melą, nazwał swoją rzeźbę marzycielem, dyrygentem fal. Chłopiec wita i żegna żeglarzy wchodzących i wychodzących z gdyńskiej mariny. Z daleka widoczna i rozpoznawalna jest rzeźba maszty. Monument ma 25 metrów wysokości i stoi na końcu mola południowego obok pomnika Konrada Korzeniowskiego. Rzeźba to 3 stalowe maszty z żaglami. Autorem monumentu jest Wawrzyniec Samp. W morze wychodziło wielu rybaków, marynarzy i żeglarzy. Niektórzy z nich po raz ostatni. To im, którzy odeszli na wieczną wachtę, poświęcony jest pomnik wzniesiony na bulwarze nadmorskim w 1988 roku. Autorką monumentu jest Irena Loroch. Kobieta z rozpostartymi w geście rozpaczy ramionami wkracza we wzburzone fale, z których na chwilę wyłania się głowa tonącego. U dołu cokołu biegnie napis – odeszli na wieczną wachtę. Ogromną tragedią zakończył się rejs jachtu Bieszczady, podczas którego zginęło 7 żeglarzy. Upamiętnia ją niewielka tablica w porcie jachtowym. Zatonięcie jachtu po zderzeniu z gazowcem Lady Elena było jedną z największych katastrof w polskim żeglarstwie morskim. Piękną kartę zapisali gdyńscy harcerze. Na przecięciu ulicy Unruga i Estakady Kwiatkowskiego wzniesiono pomnik najmłodszego obrońcy Oksywia we wrześniu 1939 roku. Był nim uczeń Szkoły Powszechnej nr 4 i harcerz Alfred Dyduch. Miał zaledwie 13 lat, gdy jako łącznik dowództwa obrony Oksywia został śmiertelnie postrzelony. Umierając, trzymał w dłoniach swój karabin. W miejscu, w którym 11 listopada 1939 roku hitlerowcy rozstrzelali młodzież z gdyńskiego Oburza, wzniesiono pomnik dla tych,
co swoje młode życie oddali ojczyźnie. Pomnik wykonano w odlewni Stoczni Marynarki Wojennej na Okrzywiu i odsłonięto 11 listopada 1980 roku. Zaprojektował go Zdzisław Koseda. Na tablicy wypisano nazwiska pomordowanych młodych ludzi, z których najstarszy miał 20 lat. Przy ulicy Świętojańskiej, na niewielkim skwerze, u stóp kamiennej góry wznosi się pomnik harcerzy tajnego chówca gdyńskiego, którzy polegli w walce z hitlerowskim najeźdźcą w latach 1939-1945. Pomnik autorstwa Władysława Klikowicza odsłonięto we wrześniu 1966 roku. Na tablicy oprócz nazwisk widnieją m.in. słowa: za ojczyznę, wolność i naród oddali to, co najcenniejsze, krew swoją i młode życie. Tak ją kochali i za nią zginęli. W 1933 roku twórca światowego skautingu, generał Lord Robert Baden-Powell, odwiedził obóz gdyńskich harcerzy na Polance Redłowskiej. W 1990 roku harcerze ufundowali Naczelnemu Skautowi Świata kamienny obelisk z pamiątkową tablicą. Dzień po śmierci Alfreda Dyducha, 19 września, honorowym samobójstwem zakończył życie bohaterski dowódca obrony Wybrzeża, pułkownik Stanisław Dąbek. 19 września 1973 roku w miejscu, gdzie zginął pułkownik Dąbek, na terenie Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, uroczyście odsłonięto pomnik z tablicą ku czci bohaterskiego dowódcy. Tablicę według projektu oficera Komisarczyka odlała Stocznia Marynarki Wojennej. W kwietniu 1960 roku odsłonięto przy wjeździe do dzielnicy Babiedoły obelisk poświęcony obrońcom Kępy Oksywskiej. Tablica na obelisku upamiętnia również żołnierzy 1. Brygady Pancernej Wojska Polskiego i żołnierzy radzieckich, którzy wyzwalali Gdynię. Obelisk wzniesiono z inicjatywy lotników morskich z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. Z hitlerowskim najeźdźcą pierwsi starli się żołnierze 2. Morskiego Pułku Strzelców pod dowództwem pułkownika Szpunara. W 1939 roku przebiegała tu granica pomiędzy Rzeczypospolitą a wolnym miastem Gdańskiem. Wokół osiedla Kolibki toczyły się ciężkie walki obronne. Pułk nagrodzono za męstwo Krzyżem Virtuti Militari. Na szczycie kamiennej góry znajduje się drugi, nieco skromniejszy obelisk poświęcony obrońcom Wybrzeża z 1939 roku, składający się z 3 kamieni. Na cmentarzu wojskowym w Redłowie wznosi się jeszcze jeden pomnik obrońców Wybrzeża. To imponujący 13-metrowy pomnik, wykonany z blachy niklowo-wolframowej, symbolizujący rozdartą lufę armatnią. Autorem tego pomnika jest Adam Smolana. Montaż pomnika ukończono w marcu 1968 roku. Pokażę wam, jak się walczy i umiera. Pułkownik Dąbek, dowódca lądowej obrony Wybrzeża, spoczął wśród swoich żołnierzy. Na skwerze Kościuszki po obu bokach płyty ku czci marynarza polskiego znajdują się 2 pomniki. Pierwszy z nich poświęcony jest żołnierzom Armii Krajowej. Projektantem pomnika jest architekt Tadeusz Butler. Odsłonięto go we wrześniu 1992 roku dzięki staraniom weteranów AK skupionym w Światowym Związku Żołnierzy AK. Po lewej stronie, w pobliżu budynku dowództwa Marynarki Wojennej, wzniesiono niewielki pomnik upamiętniający żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, walczących na wielu frontach II wojny światowej. Pomnik odsłonięty w 1999 roku ufundowali kombatanci. Podczas wyzwalania Gdyni w 1945 roku poległo wielu żołnierzy radzieckich. Spoczywają obok żołnierzy polskich tych z września 1939 i marca 1945. Znalazła tu swoje miejsce Natasza, która stała na wysokim cokole do 1990 roku na skwerze Kościuszki. Autorem pomnika Braterstwa Polsko-Radzieckiego był profesor Marian Wnuk.
1 września 1994 roku postawiono na cmentarzu w Redłowie pomnik poległych pancerniaków z 1. Brygady Pancernej biorącej udział w wyzwoleniu Gdyni. Drugi niewielki pomnik upamiętniający polskich pancerniaków uczestniczących w wyzwalaniu Gdyni znajduje się w parku przylegającym do Alei Piłsudskiego. Pomnik odsłonięto 28 marca 1995 roku w 50. rocznicę wyzwolenia miasta. W przedwojennej i powojennej historii było wiele tragicznych wydarzeń. Jednym z najbardziej tragicznych była zbrodnia NKWD w Katyniu, Miednoje i Charkowie, którą upamiętnia ten pomnik w Redłowie. U zbiegu ulic Świętojańskiej i Pułaskiego mieściła się owiana złą sławą informacja wojskowa, która w czasach stalinowskich wydawała wyroki śmierci na oficerów marynarki wojennej. W lutym 1998 roku odsłonięto tu pomnik ofiar terroru komunistycznego. Autorką pomnika jest rzeźbiarka z Politechniki Gdańskiej, dr sztuki Dąbrowska-Tyślewicz. W kamienne otoczenie pomnika wkomponowano nazwy miejsc kaźni. Niedaleko wejścia na bulwar nadmorski, w Parku Rady Europy, w 2004 roku odsłonięto pomnik zesłańców Sybiru. Autorami pomnika są Maria Jasińska, Mirosław Łaszek i Emilia Kauz. Na białym kamieniu napis: przechodniu, zatrzymaj się. I liczba wywiezionych: 2 miliony. Inicjatorami pomnika było Gdyńskie Koło Związku Sybiraków. W powojennej historii Gdyni miały miejsce tragiczne wydarzenia związane z protestem robotników w grudniu 1970 roku. U zbiegu ulic Janka Wiśniewskiego i Alei Solidarności zniesiono pomnik ofiar grudnia 1970 roku. Pomnik autorstwa Stanisława Gierady, świadka tamtych wydarzeń, odsłonięto 17 grudnia 1980 roku, 10. rocznicę protestów robotniczych. Podstawa pomnika ma kształt krzyża, a cyfra 7 przedstawia upadającego od kuli robotnika. W późniejszym czasie dodano tabliczkę z nazwiskami 18 ofiar wydarzeń grudniowych. Poległym stoczniowcom poświęcony jest inny monumentalny pomnik, który znajduje się przy Alei Piłsudskiego, niedaleko Urzędu Miasta. Pomnik odsłonięto 17 grudnia 1993 roku. Monument ma kształt krzyża, którego ramiona składają się z małych krzyży symbolizujących poległych stoczniowców. Autorem koncepcji uskrzydlonego krzyża jest profesor Ryszard Semka, a współautorami rzeźbiarz Sławoj Ostrowski i architekt Jan Netzem. Na dolnej tablicy widnieje napis: zabitym dnia 17 grudnia 1970 roku w pochodzie ku nadziei na wolność Polaków w ojczyźnie. W tylnej części pomnika umieszczono krzyże z nazwiskami poległych. Spora część pomników, obelisków i rzeźb poświęcona jest postaciom historycznym oraz wydarzeniom historycznym z dziejów Polski i miasta Gdyni. U podnóża Kamiennej Góry wzniesiono z inicjatywy Stronnictwa Demokratycznego niewielki obelisk poświęcony Konstytucji 3 maja. Na tablicy cytat z Konstytucji: wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu. Na Kamiennej Górze stoi pomnik tego, który pisał ku pokrzepieniu serc. Pomnik Sienkiewicza ustawiono w tym miejscu już w 1924 roku. Niemcy po wkroczeniu do Gdyni usunęli pomnik. Po zakończeniu wojny Henryk Sienkiewicz wrócił na dawne miejsce. O morzu pisał Stefan Żeromski. U zbiegu ulic Świętojańskiej 10 lutego stał domek rybaka Pliwcy, w którym pisarz napisał w 1922 roku Wiatr od morza. Skwer, na którym stoi pomnik, nazywany jest potocznie skwerem Żeromskiego. Pisarz mieszkał również w domku rybaka w Orłowie. Napisał w nim powieść Sambor i Mestwin. Dziś mieści się tu kawiarnia i niewielkie muzeum. Przy promenadzie Królowej Marysieńki w Gdyni-Orłowie, niedaleko miejsca katastrofy samolotu RWD-9, wznosi się pomnik pamięci generała dywizji
Gustawa Orlicz-Deschera. Katastrofa wydarzyła się 16 lipca 1936 roku. Pomnik odsłonięto w 63. rocznicę tej tragedii z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Orłowa. Autorami są Albrzykowska, Haluka i Józi. W pobliżu molo w Orłowie znajduje się ławeczka Antoniego Suchanka, malarza marynisty, przez wiele lat związanego z Gdynią. Radzie Dzielnicy Orłowo po 10 latach starań udało się uczcić pamięć artysty, a jego ławeczka stanęła na skwerze noszącym jego imię. Autorem rzeźby jest gdynianin Zdzisław Koseda, który również odtworzył figurę Jezusa błogosławiącego morze. Pomniki sakralne to kolejna kategoria gdyńskich pomników, figur i rzeźb. W 1924 roku w pobliżu dawnej osady rybackiej ustawiono figurę Jezusa błogosławiącego morze. Figura Jezusa, zwana Sercem Jezusowym, została zniszczona podczas wojny. W 2004 roku ustawiono w tym miejscu jej replikę autorstwa wspomnianego Zdzisława Kosedy. Na skwerze księdza Józefa Mówińskiego u zbiegu Witomińskich ulic Wielkokackiej i Stawnej wzniesiono w 2002 roku monumentalny 27-metrowy pomnik Matki Boskiej Gdyńskiej. Najwyżej na kuli ziemskiej znajduje się figura Madonny z Dzieciątkiem. Nieco niżej umieszczono drugą figurę świętego Wojciecha, chrzciciela Gdańska i patrona Polski, a najniżej postać Jana Pawła II. Figury są z brązu. Kamień węgielny pod pomnik poświęcił Jan Paweł II podczas wizyty w Sopocie w czerwcu 1999 roku. Na ulicy Świętojańskiej przy Kolegiacie wzniesiono pomnik Jana Pawła II, papieża Polaka. Autorem pomnika jest Wawrzyniec Samp, znany z realizacji pomnikowych i prac sakralnych. Pomnik odsłonięto i poświęcono we wrześniu 1986 roku. Ten sam autor zaprojektował obelisk w miejscu, w którym Jan Paweł II 11 czerwca 1987 roku odprawił mszę świętą i wygłosił kazanie do ludzi morza i Kaszub. I jak głosi napis, sprawy ich złożył u stóp Matki Boskiej Swarzewskiej, królowej polskiego morza. Pomnik poświęcono i odsłonięto w tym samym roku. Bywa, że pomniki upamiętniają jakieś ważne wydarzenie dla życia miasta. Takim ważnym wydarzeniem jest Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, który doczekał się oryginalnego pomnika. Odsłonięto go w 2007 roku niedaleko Teatru Muzycznego. Festiwal trafił do Gdyni w 1986 roku z Gdańska. W poszczególnych klatkach rozwiniętej taśmy filmowej znajdują się nazwiska wszystkich laureatów festiwalu. Na 50-lecie Gdyni w 1974 roku rzeźbiarka Irena Loroch podarowała swemu miastu rzeźbę Sen Osady. Rzeźba znalazła swoje miejsce na bulwarze nadmorskim. Przedstawia rodzinę rybacką trzymającą ryby, które im się wyśniły. Jak wyjaśnia autorka rzeźby, owe ryby symbolizują bogactwo, jakie spłynęło na tę rodzinę i miasto Gdynię. Skoro o rybach mowa, to u wejścia na bulwar nadmorski znajduje się rzeźba nazwana Gdyńskimi Rybkami. Rzeźbę autorstwa Adama Smolany ustawiono w 1985 roku. Choć podobny z wyglądu do ryby, ten jedyny przedstawiciel waleni w Bałtyku jest ssakiem zagrożonym całkowitym wyginięciem. Autorem pomnika morświna odsłoniętego w kwietniu 2006 roku jest Piotr Jakołtowski, a pomysłodawcą dyrektor Urzędu Miasta Jerzy Zając. Na morze się wypływa i z morza wraca. Wraca jak łososie na miejsce tarła, gdzie dają początek nowemu życiu. Rzeźba na końcu bulwaru jest darem siostrzanego miasta Seattle. Autorką jest Amerykanka Louise McDaniel. To kopia. Oryginał znajduje się w Urzędzie Miasta. Nie można zapomnieć o dwóch pływających pomnikach. Pierwszy z nich to Biała Fregata, żaglowiec zakupiony przez Społeczeństwo Pomorza w 1929 roku dla Szkoły Morskiej w Gdyni.
Historia tego pływającego pomnika daru Pomorza to temat na oddzielny, długi film. Drugim pływającym pomnikiem jest ORP Błyskawica, nie mniej słynny i najstarszy na świecie zachowany niszczyciel. Polską banderę podniósł 25 listopada 1937 roku. ORP Błyskawica w kamuflażu z lat wojny pełni rolę muzeum, podobnie jak dar Pomorza. Wędrówkę po gdyńskich miejscach pamięci kończymy na Kamiennej Górze. 3 maja 1994 roku poświęcono tu krzyż według projektu architektów Janusza Jerzębowicza i Wojciecha Dworskiego. Jest daleka widoczny w dzień i podświetlony w nocy.